Szanowni Państwo, serdecznie witam. Jak zwykle w krótkich informacjach chciałbym przedstawić aktualności z naszej gminy. Otóż przypominam tych, którzy są rolnikami, że mają możliwość składania wniosku od 1 sierpnia o zwrot akcyzy od podatku akcyzowego od paliwa, więc to tylko przypomnienie. Następna informacja to jest informacja o tym, że w najbliższym czasie odbędą się wybory do izb rolniczych. Z naszej gminy będziemy wybierać jednego delegata, bo tak wygląda, jeśli chodzi o ilość obszarów rolnych. I chętnie, którzy by chcieli być takim delegatem do izby rolniczej, proszę o zgłoszenie do 4 września tego roku, a wybory odbędą się 24 września również tego roku. Kolejna informacja to jest informacja o możliwości składania wniosków o zasiłki rodzinne, zasiłek specjalny opiekuńczy, jak również fundusz alimentacyjny. Te wnioski od 1 lipca już można składać elektronicznie, natomiast papierowo od 1 sierpnia, więc kto może, to już elektronicznie, a kto nie czuje się na siłach, to od 1 sierpnia proszę o składanie takich wniosków. W ostatnim czasie odbyły się konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli. Pierwszy konkurs na dyrektora przedszkola w Porąbce Iwkowskiej odbył się. W wyniku tego konkursu pełnić obowiązki dyrektora od 1 września będzie pani Jadwiga Serafin. Kolejny konkurs to w szkole podstawowej wojakowej i tam w wyniku tego konkursu od 1 września obowiązki dyrektora będzie pełnić pani Iwona Czyżycka-Duda. Kolejna informacja to dzikie wysypiska, podrzucanie śmieci, to z czym spotkaliśmy się ostatnio. Otóż zwłaszcza przy drogach albo w miejscach takich ustronnych, gdzieś polana czy miejsce niewidoczne, pojawiły się śmieci, które nie są naszymi śmieciami, bo z tego co widzieliśmy, to wynika, że te śmieci pochodzą, przypuszczam, że z Krakowa, bo worki, które są zapakowane, są z zakładu komunalnego z Krakowa. Tu apeluję do Państwa, wszystkich mieszkańców, wszyscy, którzy Państwo tutaj mieszkacie w okolicy, żeby zwracać uwagę, bo my wszyscy będziemy płacić za te wywóz tych śmieci, które nie są nasze. Dlatego uruchamiam taką akcję społeczną. Jeśli ktoś widział, czy ma informacje na ten temat, proszę o zgłoszenie tego, żeby nie było tak, że ktoś daje nam śmieci, a my za to musimy płacić. Przy okazji chciałbym poinformować, że należy aktualizować liczbę domowników, jak i również tych, którzy przyjeżdżają do nas, mają domki rekreacyjne i przyjeżdżają na urlop. Z tego względu, żeby było to uczciwie, no bo wiemy, że całymi tymi kosztami jesteśmy obciążeni my wszyscy. No i dzięki temu, że jest taka dyscyplina, że segregujemy, możemy utrzymać tą stawkę 19 zł od mieszkańca miesięcznie. Następna sprawa to 23 lipca tego roku na Stadionie Olympic Conti odbędzie się turniej firm. Zapraszamy chętnych, tych, którzy mają firmy albo rodziny, bo to również i turniej rodzinny, żeby się zapisać, żeby w takim atmosferze piknikowo-sportowej spędzić ten czas. Przy okazji promujemy liczne rodziny, takie szeroko pojęte, ale również firmy, które są na terenie naszej gminy. To już jest tradycja od wielu lat i w takiej dobrej atmosferze udaje się nam to robić. Dlatego zachęcam, przypominam, 23 lipiec tego roku. Szanowni Państwo, jesteśmy w centrum Iwkowej i za mną jest koparka, która jeszcze nie pracuje, ale w najbliższym czasie zacznie pracować. Tam dalej, można powiedzieć, na razie jest ściernisko, a w przyszłości będzie targowisko. Otóż zgodnie z uchwałą Rady Gminy, na tym właśnie miejscu za mną ma powstać targowisko, na którym będzie można sprzedawać produkty rolne, ale nie tylko. I tu myślę, że w najbliższym czasie te prace ruszą po to, żeby już w drugiej części wakacji można było z tego korzystać. Szanowni Państwo, mamy lato, no, są upały. Na szczęście w naszej okolicy, czy w naszym regionie tutaj nie mamy większych problemów z deszczem, że ta ilość opadów jest odpowiednia, ale już teraz apeluję, żeby jednak szanować tą wodę, żeby z podlewaniem też, ewentualnie jak są burze, tak jak w tej chwili się zapowiada, tą wodę zmagazynować i żeby ona służyła do podlewania. W każdym razie szanujmy wodę, dbajmy o
o to, żeby ją oszczędnie nią gospodarować. No i oczywiście też musimy mądrze postępować, jeśli chodzi o zieleń, czyli tam, gdzie są miejsca zacięte, żeby one były. No i tak samo, jeśli chodzi o trawniki, że jeśli one są wystrzyżone, tak powiedzmy sobie, do kilku centymetrów, no to tam słońce bardziej penetruje, więc umiarkowanie też kośćmy te trawniki, żeby też sąsiadom nie tego spokoju nie zagłuszać. Szanowni Państwo, generalnie mamy okres wakacyjny, w związku z tym proponuję troszeczkę zwolnić tempo życia, trochę odpocząć i to, co zwykle apeluję, czyli bezpiecznie spędzać wakacje i urlop. Dziękuję bardzo.